Witajcie, moi drodzy. Przepraszam za mój głos, ale jest on w dość ciężkim stanie. Ale chciałem to dla was nagrać, by podziękować wam za te wszystkie głosy wsparcia, które otrzymałem pod ostatnim postem na karcie społeczności. Nie spodziewałem się aż takiego odezwu, więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Tak jak mówiłem, nie poddajemy się, a w zasadzie ja nie poddaję się. I wam też, innym chorym, którzy wspomnieli o tym w komentarzach, życzę ogromu zdrowia, w zasadzie powrotu do zdrowia. Abyśmy to wszyscy kiedyś, te nasze choroby, traktowali jako bolesne, życiowe doświadczenie i nic więcej. Abyśmy tylko mogli wyzdrowieć. Tylko taką mam nadzieję dla was i dla siebie samego. Ja, żeby oczywiście historii nie było zadość, czerpię dużo inspiracji z życiorysu Sertoriusza, mojego ulubionego chyba bohatera starożytności, ale także od Ksenofonta i jego dzieła Anabazy, Anabasis, czyli, jakby to powiedzieć, brawurowego, nieco ciennego, cudownego wręcz odwrotu Spartan z Persji. Wam również polecam to wspaniałe dzieło literackie i dzieła Plutarcha, bo i z dzieł starożytności można czerpać ogrom siły, ogrom natchnienia i motywacji. Także jeszcze raz naprawdę ogromne dzięki i trzymajcie się wszyscy w zdrowiu. Do usłyszenia już niebawem, jeśli zdrowie na to pozwoli. Epikurejczyk, out, ale jeszcze nie na stałe. Pozdrawiam was naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.